Siemano ludziska, mamy kolejny odcinek z zadań pobocznych i tak dalej. I tym razem, wiecie co, wybrałem sobie tutaj ten Grand Bridge, coś tam. Z tego względu, że chyba to skończymy. 2, 4, 6 tam potrzeba. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, tak. Wykończymy cały ten rejon. Od razu wam powiem, że tutaj mamy ołtarz, gdzie trzeba złożyć głowacza małego. Ja to dosłownie przed sekundą jeszcze złowiłem, miałem chyba jedną sztukę, złowiłem 9 pozostałych, a konkretnie szukałem tego tutaj, na tej rzece na przykład. Ten głowacz występuje w całym tutaj tym rejonie, we wschodniej Anglii też i tak dalej. Natomiast najszybciej ja złowiłem tutaj, dokładnie na tym odcinku, odtąd, gdzieś dotąd po prostu, w tym miejscu tak naprawdę tego było dość sporo, więc kwestia 5 minut i te 10, nawet nie, co ja gadam. 2-3 minuty i tej ryby tyle jest. Dobra, się rozgadałem, nieważne. Idziemy, wiecie co, zaczniemy sobie od tego. Od kamieni, czyli mąż i żona, ogarniemy. O co tutaj będzie chodziło? Coś chciałem wam powiedzieć i znowu zapomniałem co. Tak to jest, jak się człowiek nie przygotuje. I shall inform the local Wafingas that he lives among them through traces of the Nephilim. The giant warriors who fought for God in their ancient time. They have left his presence here on earth for us to absorb his light. The light of angels that have been infused throughout the earth. I feel his power. He calls me my beloved, and I am calmed. I respondeth with my communion, my piety, and become another of his voices. To wygląda podejrzanie. O. Nie, szybko. No jak podpowiada, gdzie wejść, to jest też łatwiej. Dobra. Sprawa załatwiona, punkt mistrzostwa jest. Nogi połamane. Gdzie mój kuń? Lecimy z tematem. A, właśnie, już wiem co chciałem. Czy ktoś z was w ogóle widział już, znacie grę Valheim? Czy nie znacie? Ja się w sumie dopiero niedawno o niej dowiedziałem, że to całkiem fajna gierka może być. Też w temacie wikingów. Taki typowy survival, powiedzmy. Tylko trochę kreskówkowy. No nie jest to do końca mój klimat gry, w sensie pod kątem grafiki, bo jakoś nie przepadam za tego typu grami, ale obejrzałem sobie, wiecie co, parę takich, parę urywków z tej gry na temat właśnie survivalu, jak to tam wygląda i tak dalej, to kurde, powiem szczerze, że nawet całkiem ciekawie to wygląda. Dajcie znać, czy chcielibyście ewentualnie może taką serię, albo zagrać ze mną w tego Valheima po prostu, bo z tego co wiem, tam da się grać z kimś, w sensie w drużynie, powiedzmy, że tak to nazwę. No, tak więc dajcie znać, co myślicie o tej grze, czy chcecie ją na, czy chcecie, chcielibyście taką serię zrobić, a myślę, że i tak jakiś taki pilotażowy odcinek zrobię i zobaczymy, ewentualnie może potem można będzie coś pokombinować, żeby razem w to zagrać, nawet coś tego typu. Bo wydaje się być, kurde, fajną gierką. Grandfather's wallop is like none other. All it takes is one. His fist is a glorious basher of fools, full of great big scars and old dried blood. One day I'm gonna be as strong as grandfather. I'll wallop the heads off oxen. He uses his powerful wallop to protect us. Oh, his legend grows with every day. Mean? Oh, such a fine wallop it is. Little ones, what is this wallop you speak of? It's our grandfather, and be careful unless you want a walloping. I am certain my might could clove his wallop. Many cowards have said the same. He uses only one fist, one wallop. Boom! Like a wolf, howling with its knuckles. No ciekawe, czy faktycznie. Well, this wallop has me curious. To gdzie ten dziadek lewego? Good. Destiny is coming to your plate. Grandfather? There's someone looking for a walloping. O, teraz, o, myślałem, że po łbie dostaniemy. Overwhelmingly powerful strength, but it is not worth talking about. If you are a drinker, we should tell stories of battle. Swill a cup of mead around the hearth and share our wisdom. You want some wisdom? Don't become a hero like I have. I'm cursed with this wallop. These children have made me curious. Your calm demeanor even more so. Oh, I beg you.
There's no need for this to go where I feel you think it should. You best depart unless you desire your face become a fist cave. Children, stop saying such things. I do not want to use it. Dawaj. I truly wish to see this wall up. I will break it with my humble fists. Oh, neither of us will enjoy this. Ciekawe, czy dostanę w łeb? You're finished. Oh, and so goes my day. Kurde. Dać się strzelić? Pewnie o to chodzi, że raz mnie trafi i będzie po wszystkim, nie? Wow. Don't say I didn't warn you. The disappointment you will feel, I also feel. Czemu ty, dziadek, taki szybki jesteś? I'm tired. A, to chyba tak muszę go załatwić. A i już! Down you go. I've never been bested before. I'm shocked. Stunned. I never thought it possible. You have thwarted my wallop. You may have access to the treasure my wallop has sadly gifted me over the years. Various awards for bashing skulls. Okay, dzięki. I feel liberated of my legacy. Now I could live the normal life that has forever eluded me. Thank the heavens. No i nie ma problemu, ziomuś. No tam zawsze. Chętnie komuś mordę dam. Co my tu mamy? Testament pięściarza. No niech wyrwę. Dobra. Wszystko fajnie, pięknie. The treasure he promised. His wallop wanted. Sakwa pełna zdobionych zębów, okej. The children kept the collection of those he had walloped. Iwar bez kości nie miał szans. Halfdan Ragnarsson. Jednym ciosem dostał w łeb. Fulkę dostała w łeb. Leofric coś mi to mówi. I Soma. Kurde, sami znajomi. Dobre. Dobra, spadamy stąd. To jak z taki ten, jest ubrany jak z tego. Nie wiem, czy to z Songo, czy skąd. Taki podobny jest ubiór. Albo z Mortala. Nie, to ja gadam, nie z Mortala, tylko z tego. Mnisi złe seksu. Pozdrawiam cię, przyjacielu. Aha, to mogą być te, tak? Podpisaną tam wzgórza. Mogą to być jakieś kolejne walki po prostu. Dobra, tutaj wszystko mamy. Co mamy kolejną rzecz? Tutaj jest jakieś zadanko. Tak, i potem polecimy sobie do ołtarza. I dwie rzeczy tam zgarniemy, czyli na kuń lecimy. Tak. Myślę też zrobić niedługo informacyjny w sumie, no nazwę to też poradnik oczywiście, w kwestii tego, gdzie dane ryby można znaleźć i tak dalej, bo jest tego sporo. No a przyda się do zadania w ogóle i do tych ołtarzy. Tu to akuń, a to tego, co w łeb dostał chyba kiedyś. No, także jeszcze trochę poradników tutaj wpadnie na kanał. Mam nadzieję, że ten o walce się wam spodobał. Idziemy, lecimy tam. No, a wracając do tego... O właśnie, moment jeszcze. Co ty mi dasz ciekawego? Jeśli cokolwiek. A fellow, my prices are competitive. Yes, alright. Aha, wyposażenie, ksiąg, sztab już nie mogę, czyli to już mam odsłonięte wszystko. Dawaj tajemnicę. Look here, the spot I'll mark on your map. A to może dlatego czasami ja nie widzę tej niebieskiej kropki. Tam, gdzie mam już prawie wszystkie rejony zrobione. Steady,
Czy ja go mogę z konia uwolnić? No i tak muszę zejść. Spoko. No, że może dlatego po prostu czasami nie widzę tych kropek niebieskich na mapie, że mimo że wszystkie już tajemnice teoretycznie zrobiłem, to czegoś tam brakuje, bo może to od tych ludzi muszę kupić po prostu. Także to spoko. Wtedy by się wszystko zgadzało. Bo są chyba takie dwa rejony w Holandii, chciałem mówić. W Norwegii jest taki jeden. I jeden gdzieś tutaj, niedaleko chyba, jak dobrze pamiętam. Dobra, nabijamy też od razu kilometry przebyte na koniu w wodzie do osiągnięcia, bo też trzeba tam ileś przepłynąć. A tymczasem... No i proszę, jestem. Co tam? Sed tibi erit ipse benedictus. Non vivet in ignorantiae suae providentiae. Verbum autum Dei quod est multis sermonibus. It parum. Oh, me apple cart hath fallen. These apples must be eaten. They're too juicy to be left to rot. You have lost your apples. But I have. Oh, a devilish wind took me over, and I worry for them. But I've saved the finest and the juiciest. Oh, these apples explode in your mouth with the iridescent light of Jesus. And what makes them special? An apple is an apple, no? Oh, I beg to differ, my friend. You see, every year we make the pilgrimage to the west. Hammer's farm. Farmer Hammer to the west? Yes, we call him the Hammer, and his apples are fine. Have this sweet iron tinge in them. My friends have already made it back. They are surely feasting already, but I fell on some misfortune. The cart busted. Gdzie jest to, co on mówił? Hammer coś tam? Linforda? Czy ja coś tutaj nie ogarniam? Opactwo St. Albes, akwedukt. Tak, to jest, jak się nie do końca słucha, co on gada. Oh, eternal thanks for carrying the crate. I would be happy to share in the bounty of these apples with you once we meet up with your friend. Oh, surely we will share the Lord's work with you. The iron tinge, you will taste it. We all have earned it after fasting. Fasting? Is that when you lack food for your God? Yes, we show our devotion, remove distraction. But now, we give in to the fruits of our Creator's work. Sharing an apple with a friend is the most sublime experience. Oh, oh. It is nice to sometimes sit back and simply enjoy an apple. Well, with our fortune always changing in life, it's important to enjoy simple pleasures. No coś w tym jest. Myślałem, że będziemy musieli śledzić. Oh, I am so excited to see my friend and eat apples with us. The act of walking, the pilgrimage we're going on. Żeby wyśledzić to miejsce, skąd oni te jabłka biorą, czy coś takiego, ale... Coś tutaj mi też... Za bardzo... Chyba takie coś ala... Ala sekta. Bob? Is the only way to piously reap the reward of our Holy Father. Praise be to him. Oh! From the Hawkwolf! And you've made a friend as well. Good to have you back. Adheret lumbare ad furore de hominibus quasi stercus super rudit ascabra cuius. Multi autem sunt in numero. No pokaż, jak to wyciągasz buzią. Sed mente sua ad modum tenues esse. Co za ludzie.
Spoko, ziomki, bawcie się dobrze. Ja się rozejrzę. Dwa poematy. Dobra. O. Opal pieniążki. O, szkatułka jeszcze pusta, no dobra. Świnki te chyba nie gadają. Mam taką nadzieję, chyba że jakbym jabłko zjadł, to może by zaczęły gadać. No ale dobra, temat załatwiony, można iść dalej. Trzy kolejne rzeczy, czyli tutaj. Dobra, ja się od razu kopsnę do przystani, bo chciałem ulepszyć... Tak, bo to jest kawałek. Chciałem ulepszyć sztylety, żeby nimi teraz trochę powojować, także zaraz do was wracam. Słuchajcie, tak na szybko jeszcze. Akurat będąc tutaj w sklepie, przyjąłem jeszcze parę zleceń i tego ziomka sobie kupiłem. Myślę, że trochę lepiej będzie wyglądał, ale nie jest tak źle. Zamarznięty żołnierz się nazywa, jest teraz do kupienia w sklepie. Znaczy teraz, no jak to oglądacie, pewnie już nie będzie. W każdym razie 50 opali kosztował, więc zawsze można sobie polować na takie rzeczy. Dodatkowo jeszcze podmieniłem tutaj schematy łodzi na zestaw ISU. Też kupiłem w sklepie, tam nie wiem, około 2000 wszystko kosztowało. Nawet chyba nie, 1500, coś takiego. Będzie pasowało do Excalibura, do tego łuku ISU. Ciągle mam to ISO w głowie. Dobra, a teraz lecimy dać tutaj tą ofiarę. Raz, dwa. To chyba będzie tylko po prostu punkt, jak się nie... A to tam dalej jest, dobra, dawaj, kunia. No, ulepszyłem też te sztylety, nie do końca niestety, bo zabrakło mi tytanu, więc muszę trochę później jeszcze upolować trochę tytanu, więc czeka mnie tam mały zestaw do polowania. Ale to później, żeby je na maksa ulepszyć i po prostu pograć trochę tymi sztyletami, bo zaciekawiły mnie one dość mocno, nie powiem. I teraz stanę do walki z moim bratem. No, myślałem, że będzie jakieś miejsce podane, że będzie można pójść zobaczyć. Albo trafić akurat na ich tutaj walkę czy coś. Dobra, 10 głowaczy. Proszę bardzo, nie ma problemu. Zupka rybna. Dobra, i już. Dobra, jeden punkt mistrzostwa pewnie ekstra. Teraz... A, koło przystani jest ten zlecenie, ale to później. Dobra, teraz lecimy tutaj, zrobimy sobie zadanie i potem zrobimy sobie grzyba. Czy może... Tak, najpierw... Tak, zrobimy, no. Kurde, nie wezwałem łodzi jeszcze. Zapomniałem wezwać łódź. O! Jezus, jestem, chodzę po wodzie. Dobra, lecimy raz, dwa. Nie jest daleko, ale potem i tak trzeba będzie tam płynąć, więc no, łódź się przyda, tak czy siak. A, ja musiałem tych swoich... ją z wikingów, w sensie tego swojego, jakoś ulepszyć, żeby mu dać aktualną zbroję, bo tak, kurde... Kiedyś go tam zrobiłem i tak siedzi chłopak biedny do dzisiaj. Ze starym sprzętem jeszcze i tak dalej. No, tak się prezentuje, elegancko. Ło, ha, mój panie! No dobra. Zdarza się. Co my tu mamy? I want you to know that you can be like me. No longer dumb and angry like heathens. Najpierw się rozejrzę.
Odrzucam błędy przeszłości, oczyszczam duszę z grzechów. Bóg mi wybaczył, tak? I co, nic tu więcej nie ma, jakieś jedzonko. Żadnych wskazówek, co my tu mamy, nie. Co ty, ziomek, tutaj robisz w ogóle? Hi, monk. No need to brag of your faith. Have you recently tested your faith? Considered the holy path? It is a better way, I swear to you. I am content with my gods. Not as content as I am with mine, I am sure. He allows me to avoid rage. I am never angry. Never. Good for you. Without anger in my life, I am completely changed. No longer obsessed with riches like you. They are meaningless because he loves me. Go ahead and burn my house. Destroy my belongings. I will never get angry. Że co, że ty mnie zachęcasz mnie do tego? Yes, go ahead, destroy my crates and take my belongings inside. God provides me enough. Dobra, czekajcie, weźmy coś, co... gdzie on jest? Tu jest. Coś, co będzie siało większy... You see? I am not angry. Take yourself at home. It does not bother me. You will soon change from your pagan ways. Yes, burn it down. Make a pyre of the past. Na czym ty siedziałeś, ziomek? Go ahead. Destroy more. No dobra, to niszczymy, ziomek. Nie, tam dużo nie trzeba tłumaczyć, chłopie, tu ci ramy. Tam coś z tyłu jest, widzę. Nie, krówki nie ruszę, krówka tam nic mi nie zrobiła. Nie jest tak głupia jak... A tu coś jest jeszcze. Skrzynia tu jest jakaś. Dobra, ziomek, gdzie ty masz klucz? Tu jest przecież, jak go podnieść? No i co, będę musiał ją zabić, a nie gadaj. Go ahead and slaughter my livestock. It is not something I wish to do, but I would gladly allow you to do it. And all of this homestead? The livestock. This is all yours. Are not mine, but God's. I have converted to God. Myślałem, że powie, że to są sąsiada jakieś rzeczy. Yes, you mentioned that. Curious, good man. What were you before you became so devout? I was just like you, a stupid heathen, lost and violent. Speaking of which, you should try praying before it is too late. Teraz mogę wziąć, dobra. For what? The eternal buckery you possess? And now you stand. I worry that stool is covered in shit. What is this? Oh no, that's... I mean, that key. Do what you like with it. Throw it in the river. My faith will not budge. Oh, this hut reeks. O, to dziad. A battlefield. Jakiś psych, ol. Are these your other converts? Or your past crimes? You desecrate my integrity by insinuating such. But my faith. Dobra, Excalibur mi się już nie przyda. Taki z ciebie, gościu. Pewnie zabił tych wszystkich ludzi. Praise be to my lord. Praise be to nothing. What crimes lie beneath your veil of Christ? What crimes have you gotten away with? You are no convert. You are a filthy opportunist. The church gave you riches. I am a strong, Christian, mild-mannered man of the cloth. Ta. My pagan past is gone. I am... A hypocrite, with not a shred of honor. You should pay for your crimes. People die unjustly in your newfound faith.
I gave you a chance, heathen. I am a better, richer man for what I did. I changed course and fuck it! I am still the bloody whore I once was. Fucking die, you putrid shit eater. Die a thousand ways and times like the others. You would have sworn an oath to a pile of shit, you liar, full of false pride. You should be judged at an all thing for your crimes. Wyjęłaś tej wody. Co to za atak jest? Ziomek, co ty? Those willing to give everything away. Must have taken too much. Co za fajfus jeden. Chodź tu. Głowy nie masz tu. Proszę, o, tu jest twoje miejsce. Tam, w ciemnym rogu. Dobra. Porobione. Wszystko pozabierane, chata spalona. No, i tak to jest, jak ktoś tak się chwali, że on taki spokojny i w ogóle. To siedzi tam pod kołderką później. Oj, oj, oj. Tak to jest, nie wiem czy zauważyliście, oczywiście, żeby nikogo nie obrazić, nie? Ale jak ktoś tam za bardzo wierzy w jakieś tam różne te wyznania, to w większości przypadków, bo też nie wszyscy, czy ja w ogóle stąd wypłynę? Tak. To po prostu strasznie hipokryci, że to... I to najczęściej widać, no tak mówię, no żeby nie chcę obrazić, nie zrozumcie mnie źle, ale po tych na przykład starszych osobach, jeszcze tam poprzednie pokolenie, że tak powiem, że normalnie do kościółka co niedzielę, powiedzmy, a tylko wyjdzie z kościoła i zaraz, wiecie, obrobić komuś dupę, że tak powiem, i tak dalej. A ten, a tamten, to kurde jest na porządku dziennym, nie? Więc tak trochę, wiecie, fajnie się mówi, że niby tam, o, jestem jakaś tam, nie wiem, super fajna, jeśli chodzi o tą wiarę i w ogóle, a tak naprawdę w ogóle nie ma to w ogóle nic wspólnego z rzeczywistością, nie? No i to chyba miał być tego typu przykład, tak mniej więcej, tak przynajmniej zrozumiałem, tak mi się wydaje. No ale mogę się mylić. Dobra, co my tu mamy? Hamuj! Nie, no ja muszę tutaj poćwiczyć to pływanie chyba. A co to jest? To wygląda trochę jak z tego. Jak z Wiedźmina. Dziady. Obrzęd dziadów. Nie wiem, czy pamiętacie, czy kojarzycie, czy graliście. No pewnie graliście, ale... Tu było takie wejście jeszcze pod ziemia gdzieś. Ale tu chyba nie ma. Nie, tu nie ma. No, ale podobne. Dobra, gadu gadu, jemy mu homora. Co tu mamy do zrobienia? Hehe, wesoło. Obserwuj znaki za właściwe kosze z węglami. No i dobra. Ach, dobra, co my tu mamy? Co to reprezentuje? Coś jest przy tych? Nie. Dobra, no ty pewnie za te drzwi. Tą framugę, co to jest? Rama betonowa, dobra, z kwiatkami. Ty za co odpowiadasz? Za to? Zepsute coś? Ty pewnie za to, czyli jakąś taką nie do końca obrośniętą i ty za rozwaloną, czy w trakcie budowy? Dobra, czyli każdy ma swój odpowiednik. Okej. Okay. Zapaliłem, słuchajcie, w drugą stronę i to tylko 3 sztuki. Czyli nie te rozwalone i coś się otworzyło i co, o to chodziło? Fire is a blessing to one who has traveled far. To he who enters from the cold with frozen legs in need of food and clothing. Okej, okay, udało się, dobra. Nawet nie wiem dlaczego, ale spoko. W sensie zrobiłem od tyłu po prostu i nie użyłem tych zepsutych, czyli tego i tego. Czyli konkretnie pierwsze to, drugie to i trzecie to. I zadziałało. No.
Dobra, także to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie za uwagę. Pamiętajcie zostawić suba, lajka, jak wam się podobało. I to tyle. Także dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.